Dzień dobry, z tej strony Pixela, to jest Let's Play Sonic Battle. Teraz. To nie ta linia, halo. To nie ten voice actor. I kontynuujemy historię Tailsa, więc najpierw dół, góra, bo skrzaniłem trochę. I ostatnio pokonaliśmy róż, przez co dostaliśmy kartę dostępu do centralnego laboratorium. Jest, powiedziałem to bez zająknięcia. No dochodzimy tu. Znowu ty? Ile razy mam ci powtarzać? Ja mam... Jesteś przyjacielem pani Róż? Strasznie przepraszam za trudności, proszę pana. Proszę wejść. Nienawidzę tego. No dobra, chodźmy, Emer. Chodźmy. Oh boy, co się teraz stanie? Okej, to jest czas na... dowiedzenie? Będę wiedzieć się wszystkiego o tobie, Emel. Kurde. Poeksperymentujmy na twoim... danych strukturalnych. Nawet Emer nie wie, o co chodzi. Twoje dane strukturalne po... wiedzą nam, kim jest twój stwórca. Kim był twój stwórca. Po co zostałeś stworzony i tak dalej. Skoro już wiem... że zostałeś stworzony przez... kurde. Skoro już wiem, że zostałeś stworzony przez Eggmana... muszę być... czujny. Wydaje mi się, że w poprzednim odcinku miałem taki bardziej wkurzający głos, jak próbowałem naśladować... Tailsa. Jak to przez chwilę nazwałem? Czujny. Nie, ty nie musisz być... czujny. Tylko tutaj to wepnę... Clicking noise. I biada na kodyn na odłę. Jak wiem, już dead meme. Skanowanie struktury RML. ML. To boli na serio, znaczy nie boli tak dosłownie, w sensie no, fizycznie, ale no tak... psychicznie nie boli robienie tego głosu. Jak słyszycie, taki mam głos, a jak robię głos Tailsa, to jest po prostu no, kompletne przeciwieństwo tego. To jest okropne. Skanowanie. Błąd. Nie można dostać się do żadnych danych. Co? Co jest znowu? Komputer laboratoryjny powinien być... powinien móc skanować nawet maszynę Eggmana. Wiecie co, chyba jednak będę po prostu czytał mój normalny głos, bo to jest już po prostu... Nie wiem, boli mnie strasznie przez to. Dobra. Czas to zrobić na poważnie. Przejdźmy przez luki w systemie tym razem i... ominmy... jak to się nazywa? Kurde, informatykiem jestem. Podstawowe
protokoły zabezpieczające Eggman, Emerla, nie Eggmana. By określić co... czym jest struktura podstawowa Emerla. Znowu chciałem powiedzieć Eggmana. Skanowanie... Uwaga... High Confidential... Ale ważne? Niewiadomy przedmiot, zidentyfikowano nieznajomy przedmiot. Ta broń została znaleziona w starożytnych ruinach, zidentyfikowano jako gizoid. No i teraz się rozkręca dopiero, moi drodzy. Co to jest? Co to ma wspólnego z starożytnymi ruinami? Technika, by zdobyć wszystkie formy broni, jest bazowana na technologii supernauki. Wracamy w supernaukę. Ten proces nie ma żadnych limitacji i będzie kontynuował powtarzanie się w nieskończoność. Potrzebuje... To nie może być. Jednakże w powtarzanych eksperymentach kontynuowany ciąg danych sprawił... No, że jest za dużo danych, no Jezu, no wiecie, o co mi chodzi. Co skutkowało w... straceniu kontroli nad... Co skutkowało straceniu kontroli nad... świadkiem? No, subject, no... Jak można powiedzieć, że no, eksperymentem, no, tak to mogę nazwać chyba. Eksperymentami przeprowadzonymi przez profesora Geralda. Zamknięte przez rząd. Zniknięcie. Gerald to dziadek Eggmana. Ten tajemnicze zniknięcie. To znaczy... Emerl, ty... O. Bip, bip. Nie, sorry. Przepraszam. Wkraczamy w... No, dostaliśmy się do... Restricted, no takie... Niedozwolonych danych? O nie! Opuśćcie... Hallways. God damn it! Opuśćcie... korytarze. Niech... Roboty strażnicy. Whatever! Na pozycję! O, hej, Gamma! Long time no see! Dobra. I robimy z nim co chcemy, kurde, tylko musimy pamiętać, że... te roboty, kiedy... Jak się pokona... Katemet! To wybuchają. Właśnie... te koloro... Katemet! Właśnie z tymi z gammą, to znaczy to nie był chyba gamma, ale no... Tylko po prostu z kolorowymi robotami, które wyglądają jak gamma,
jest taki po prostu myk, że one zabierają tylko połowę życia. Kiedy gamma wybuchnie, no to mówię, no... Ten robot, który wygląda jak gamma, to no zabiera nam całe życie. Kiedy natomiast ten wybuchnie, zabiera nam tylko połowę życia. MR, idioto. To jest po prostu jak jakaś walka z Dragon Balla. Chła. Więc. No, Mik, kurde. Sonic Battle jest strasznie prostą platformą. Miał praktycznie żadnych strategii. Dlatego rozumiem, dlaczego jest w sumie tak mało z nich. Ludzie nagrywają, dlaczego jest taka w sumie underrated bardzo według mnie. Po prostu dlatego, że no nic się w niej nie dzieje. Oh shit. Emre to się nim zajmie, ja się w tym czasie uleczę. God damn it, spadaj! Czego ty chcesz ode mnie? A! Tak to się robi. Gdzie on jest? Haha! Oh shit, zapomniałem o tym! Wiem, co o tym mówiłem, zapomniałem o... Jej. Właśnie, chcesz się lecz? Nie! Hej, ale używa tych samych odgłosów, co teraz? Po prostu... Nie wiem, co się w sumie dzieje. Chcesz, zapisułem, czy co? Nice! Something retails. Dobra, skill pointy podniosły się o 1. Nice, okej. Okay. To samo. Teraz kolejny. Niech to! Jesteśmy otoczeni! Za późno, jesteśmy otoczeni. Okay, tylko błagam, że... O. Ale mnie tu robią jak chcą. Okej! To było bliskie. to jest dobre. O nie! Okej, to było ciekawe. Oni już oboje mają to. Ha! Teraz tylko jeden. O. Emer spokojnie. Ała. Ale wygrywamy na razie. To jest najważniejsze. O. Nice. No kurde. O, nawet nie wiedziałem, że to... No w sumie animacje na... Do przodu i do tyłu. Przecież nic nie jest. No, o Jezu, Jezu. Mnie tutaj robią jak chcą, to jest po prostu... No kurde. No, wygrywamy, no. Easy! Proszę! Okej, nauczyłem się latania, to jest so nice.
Jeden. Serio, załatwiłem dwóch przeciwników. Jeden punkt dodatkowy. Are you kidding me? Wynośmy się stąd. Dobra, więc idziemy tu. Zostaliśmy otoczeni przez roboty. Cel zlokalizowany. Damn you. Dlaczego one mi robią takie kuku? O. No po chole... Nie, zostawmy. Kill me. Znaczy nie. Oh shit. Co to było? Czy on dostał auto zniszczenie? Coś na sobie autodestrukcji? Może wszystko. Nie wiem, czy jest coś takiego. Nie. Damn! Okej, zaczekam, aż będą oboje tutaj. Jeszcze w jednej linii ustawią. Are you kidding me? Nie trafiło go. Emel, ty cholera. Grabić? Tak. Aha, Emeryl nie żyje. Okej, muszę teraz... Muszę to teraz bezpiecznie ograć. To nie jest ten. Are you kidding me? Nie! Nie tak co do tych. Nice. Okej. Yes! Okej, może jednak jest troszeczkę strategii. Nie mówię, że nie obecnie. Okej. Udało mi się. Emel, czy jesteś cały? Tu jest za dużo robotów. Musimy się stąd wynosić i znaleźć inną drogę ucieczki. Wróćmy do Emerald Town. Przez Holy Summit. Możemy wziąć metro. Podążaj ze mną, Emel. Okay. Dlaczego nie możemy po prostu... Tutaj... No, dobra. Not convenient. Emel, tutaj! Tutaj! Hello. Shadow! Nie, to jest Sonic akurat. Co tutaj robisz? Wygląda na to, że odkryłeś... Kim tak naprawdę jest Emel? Więc dlaczego teraz nie zniszczysz?
Musisz go zniszczyć, zanim zbierze wszystkie szmaragdy chaosu. I użyję swojej prawdziwej mocy. Kogo jak kogo, ale Shadowa mogę wam zawsze robić. Shadow. Nie ma potrzeby... Nie ma potrzeby powtarzać poprzednie tragedie. Nikt nigdy więcej nie musi przez to przechodzić, co ja przechodziłem. Rusz się z drogi! Skończę to teraz! Shadow! Szanuję cię, ale... Emel to nasz przyjaciel. Jeśli zaatakujesz któregokolwiek z nas, to sprawię, że co... Zrobię cokolwiek się da, by go obronić. Jeśli ciebie zaatakuje, to nie musisz go bronić. Proszę, to cię rozdupi. Wygląda na to, że nigdy nie zrozumiesz. Konstruktorzy nigdy nie zrozumieją, jak ich kreacje naprawdę się czują. No to co, łoimy mi dupę. Oh shit. No to oficjalnie łojenie dupy Pixela. Na nagraniu. Tails! Nie mogę się doczekać, szczerze powiedziawszy, jak zaczniemy historię Shadowa. Oh shit. Shadow jest tak trochę OP. I to jest akurat prawda, Shadow jest strasznie OP w tej grze. Ale to po prostu jest kozak w tej grze, może tak to powiem. No jak widzicie, łoi mi dupę, jak to już wspomniałem. Ja tak naprawdę jedyne co mogę zrobić, to wygrywać na szczęściu. Bo Shadow, z którym walczyliśmy na początku, w sensie już w kampanii Sonika jeszcze, był strasznie łatwy. Bo to był początek gry, to był praktycznie pierwszy przeciwnik, z jakim mieliśmy do czynienia. Podczas gdy tutaj to już... Tu już się nie ma pierdzielenia się, moi drodzy. Tu już... To już wszystko, co ma AI do zaoferowania, ono nam daje. Tu nie ma taryfy ulgowej już. Co ewentualnie to... Cheezowanie wszystkiego, to jest też jakaś możliwość. Dlaczego ja cały czas jestem źle odwrócony? I Shadow użył Chaos Blast. Nie lubię, szczerze powiedziawszy, tutaj... nie lubię tutaj klipów głosowych Davida Humphreya. Chociaż bardzo lubię tego aktora. Jako Shadow. Nie aż tak bardzo jak Jasona, bądź. Ale nadal. To David jest zdecydowanie... Każdy jest lepszy niż Kirk, ale... W każdym razie... zdecydowanie... Damn it. No, coś mnie pasuje, po prostu on tak... Tak dziwnie, że mam jeszcze to power! Czy... Chyba nawet mówi tutaj raz Chaos Control, czy coś w tym stylu, nie? Jestem pewien, ale cały czas, no właśnie, mówi to albo Halo, albo Power! Chociaż nie wiem tak naprawdę, czy to on mówi Power, czy co. Dzięki. Więc... Ale na przykład głosy takiego padania, odgłosy jeszcze... O ja
pierdzie. Zaraz mnie Emel będzie musiał ratować. Okej, okay, okej, okay, dobra, teraz mogę grać. Nice. Jeszcze raz, tylko musimy... Shadow jest OP. No i Shadow i Shadow Dash, który jak widzicie ma same, ma 6 gwiazdek. Shadow ma najlepsze ataki w tej grze, to jest po prostu... Jak gracie multiplayer, bierzcie Shadow'a, wygrywacie automatycznie po prostu. Ewentualnie jeszcze Sonic. Zagrajmy, nie. Pobawmy się, pobawmy się. Twój partner nie jest aż taki zły. Co? No dobra, no dobra, teraz. Stop! Słuchawki mi już spadły. Ja jestem bardzo ekspresyjną osobą. Po prostu jak przeprowadzam ten mój voice acting, jakkolwiek by to nie nazwać, to po prostu bardzo coś robię albo no głową, albo no rękoma. Po prostu teraz tak zawinąłem po prostu głową, po prostu jak odleciały słuchawki. Rush! Roboty są na... Roboty są w drodze. Jeśli nie chcecie oboje być złapani, sugerowałabym... Shadow! Co myśl... Co ty wyprawiasz? Wiesz, że nie jest z tobą wszystko dobrze. O tym więcej dowiemy się w kampanii Shadow, spokojnie. Która nie jest następna, jeśli dobrze pamiętam, następną jest Amy. Shadow jest chyba właśnie jedną z ostatnich. Shadow jest albo ostatnią, albo przedostatnią, nie jestem pewien. Nie za bardzo się wysilałem. Oh boy! Co tam sobie powiesz? Bardzo szybko się denerwujesz. No dobra, chodźmy. Nie mamy za dużo czasu do zmarnowania. Rusz. Narka. Emel, gdzieś ty był? Co? Czy ona nam właśnie pomogła? Emel, pośpiesz się! Musimy... powiedzieć Sonicowi i Knucklesowi, co się dowiedzieliśmy o tobie. Pośpiech, pośpiech. Wszystko, co musimy teraz zrobić, to... Kidding me! Musimy zniszczyć robota strażnika robota na wprost gabinetu. Wtedy możemy uciec do zakładu Emerytom. Nie, do Holy Summit. Ale to już będzie w następnym odcinku, a więc dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć. I mam nadzieję, że w przyszłym odcinku będziemy już kończyć historię Tailsa. Pa, pa!
chaos, control!